W Polsce, jeżeli chodzi o jakość regulacji, mamy niezłą, tylko gorzej jest, jeżeli chodzi o tempo wdrażania przepisów unijnych. No i czasami niestety te opóźnienia są bardzo, bardzo kosztowne, bo biznes nie znosi próżni i wiadomo, że prawo unijne jeszcze jest niewdrożone na czas, obowiązuje jednak. No i firmy są często stawiane w takiej dużej niepewności, a niepewność to jest ryzyko, a ryzyko kosztuje. W co inwestować, kiedy inwestować, na jakich warunkach inwestować, ile co kosztuje. Więc jeżeli czegoś brakuje, to przede wszystkim odpowiedniego tempa wdrażania przepisów unijnych do polskiego porządku prawnego. Czy z jakością przepisów, no cóż, narzekamy w wielu obszarach, ale myślę też, że nie jest aż tak źle, jak by się to mogło wydawać. Znam również sytuację w takich krajach jak na przykład Francja, czy w takich krajach jak Włochy. Wcale nie jest lepiej, powiedziałbym nawet, że jest czasami niekiedy dużo, dużo gorzej. Ale to, na czym mnie by przede wszystkim zależało, to jednak jakby odpowiednie tempo implementowania, powiedziałbym, tych przepisów unijnych. Istotniejsze jest to, czy po pierwsze w tej dyskusji nad różnymi interesami w ogóle jesteśmy obecni jako polski sektor energetyczny. Chciałbym, żebyśmy byli obecni coraz aktywniej, coraz bardziej. Zresztą podejmujemy bardzo konkretne działania, bo Polski Komitet Energii Elektrycznej na jesieni ustanowi stałe przedstawicielstwo w Brukseli, tak żebyśmy mogli być w dialogu z wszystkimi ważnymi instytucjami europejskimi. Już na tym etapie prowadzić dialog, kiedy dopiero wypracowane są pomysły na temat przyszłych regulacji, a nie reagować tak, jak w większości do tej pory było, dopiero po nie w czasie, czyli wtedy, kiedy już decyzje zapadły, no i musimy się z nimi zmierzyć. Także nie nazywałbym może tego specjalnym polem walki, ale no też taką okazją, którą należy przede wszystkim wykorzystywać, bo od tego właśnie dużo zależy, czy będziemy uczestnikami tej dyskusji, czy będziemy tutaj wygranymi, czy przegranymi. Różne interesy zawsze będą, zawsze z różnymi interesami będziemy się spotykać, tylko powinniśmy być zatem w tej dyskusji obecni. Nie wyobrażam sobie, żeby nie mogło mnie być na takim szczycie jak szczyt energetyczny Polska-Niemcy. Niemcy są niezwykle ważnym partnerem handlowym dla Polski. Rok 2013 wartość obrotów handlowych Niemiec z Polską przekroczyła wartość obrotów handlowych Niemiec z Rosją dla przykładu. Mało kto o tym wie, mało się tym chwalimy, mało się o tym mówi, a trzeba to dostrzegać. Zresztą na tej konferencji obecni są praktycznie chyba wszyscy szefowie największych polskich grup energetycznych. Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której mogłoby tutaj zabraknąć szefa PGE, największej polskiej energetycznej grupy.